Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Pneumatycznym oraz Dni Kalet to największe imprezy, które odbędą się w tym roku w Zielonej. O najbliższej przyszłości tego urokliwego letniska rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się 15 marca w Kaletach. W stadionie miejskim w Kaletach jest budowany tor rolkowy, także mamy pewne obawy. To zadanie inwestycyjne ma się zakończyć do końca czerwca. Dni Kalet są planowane w pierwszy weekend czerwca, dlatego postanowiliśmy, że bezpiecznie będzie, jeżeli zorganizujemy je w innej lokalizacji, to po pierwsze, a po drugie jest to też pewien eksperyment. Zielona to też Kalety, także chcemy, żeby te Dni Kalet również odbywały się w różnych częściach naszego miasta. Wiele imprez żeśmy tutaj organizowali, także już to zostało zbadane, także uważamy, że spokojnie damy radę, żeby to wydarzenie mogło zostać zorganizowane w Zielonej. W 22-23 czerwca w Zielonej odbędą się Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Pneumatycznym. Planujemy gdzieś około 300-350 zawodników z około 12-13 państw, m.in. z Izraela, Włoch, Francji, Niemiec, Węgier. Tego typu impreza jest pierwszy raz w Polsce. No, następna szansa na tak dużą imprezę może za 15 lat. W tym roku planowane są kolejne inwestycje w Zielonej. Przede wszystkim planujemy postawić oświetlenie hybrydowe na promenadzie żeglarskiej. Chcemy również na tej promenadzie żeglarskiej ustawić stacjonarne leżaki, tak żeby ta promenada żyła również wieczorem. Ta oferta miejskiej wypożyczalni zostanie rozszerzona również o leżaki, o parasole. Przede wszystkim cieszymy się również z tych deklaracji instytucji, które brały dzisiaj udział w tej konferencji. Cieszymy się przede wszystkim z deklaracji powiatu tarnogórskiego, jeśli chodzi o zwiększenie godzin ponadnormatywnych dotyczących pracy policjantów. Powiat tarnogórski od kilku lat dla Zielonej, dla zbiornika na Kołochło dofinansowuje te zadania. Cieszymy się z tej deklaracji dotyczącej pojawienia się projektu na budowę ścieżki rowerowej od ulicy Tarnogórskiej tutaj do Zielonej. Cieszymy się z tego voucheru z Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w wysokości 2000 na badania związane z jakością wody w zbiornikach. Cieszymy się z deklaracji dyrektora Wód Polskich dotyczącej usunięcia tych szkód, które wyrządziły bobry w ostatnim czasie w Zielonej, bo wiadomo, że bezpieczeństwo zbiorników wodnych w Zielonej to również bezpieczeństwo przeciwpowodziowe całych Kalet, także jest to bardzo ważna deklaracja. No i cieszymy się z deklaracji Nadleśnictwa Koszęcin dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającej na remoncie drogi ofiar Katynia od Dolnego Zbiornika Wodnego do Leśniczówki w Zielonej. Jakie są szanse na dodatkowe patrole policji w Zielonej? Wiadomo, że budżet powiatu jest dosyć skromny. Tym niemniej strumień pieniędzy, którym dysponujemy, będziemy starać się właśnie w te miejsca kierować, gdzie najbardziej jest potrzebny. Więc mam nadzieję, że również uda nam się, ale to mówię, to jest na razie na zasadzie nadziei, również przeznaczyć na sprawy bezpieczeństwa nieco większą pulę pieniędzy. Bezpieczeństwo rowerzystów z pewnością poprawiłaby ścieżka rowerowo-piesza, łącząca Miotek z Zieloną. Roku na rok notujemy wzmożony ruch turystyczny na tym odcinku, to znaczy od ulicy Tarnogórskiej, która jest drogą wojewódzką 908, aż do, powiedzmy, do tych zbiorników wodnych w Zielonej. No i wystąpiłem z interpelacją, jak jedną z pierwszych interpelacji moich, właśnie to tematem tej interpelacji była prośba o zabezpieczenie środków w pierwszym etapie na projekt ciągu rowerowo-pieszego na odcinku właśnie od ulicy Tarnogórskiej, od skrzyżowania z ulicą Tarnogórskiej do skrzyżowania z ulicą Stawową, która jest drogą gminną. No, zobaczymy. Wiadomo, że powiat tarnogórski ma bardzo wielkie potrzeby, przynajmniej jeżeli chodzi też o rok 2019, no ale myślę, że od czegoś należało zacząć. Ja zaproponowałem, żeby to był przynajmniej projekt, zabezpieczenie środków na projekt, a realizacja, powiedzmy, może nastąpić w kolejnych latach. I mam też deklarację pana burmistrza, że na pewno miasto Kalety też dołożyłoby się do tej inwestycji. Pojawił się pomysł połączenia rowerowego prowadzącego z Tarnowskich Gór przez Miasteczko Śląskie do Zielonej. My teraz wycięliśmy wzdłuż drogi fragment drzewostanu, gdzie ta ścieżka spokojnie mogłaby się zmieścić. I to byłaby fajna inicjatywa, fajna rzecz. Ja z burmistrzem o tym już raz rozmawiałem. On miał porozmawiać z burmistrzem Miasteczka Śląskiego i gdyby to się udało, to jest jakaś kolejna nowa jakość. Także Kalety mają wielkie szczęście, tak jak wspominałem na konferencji, potrójne szczęście. Po pierwsze dlatego, że są radni, którzy współpracują ze sobą, nie kłócą się, idą do przodu. Jest burmistrz, który naprawdę jest burmistrzem wspaniałym, potrafi wiele rzeczy zorganizować. No i to wspaniałe otoczenie. Kalety są wśród pięknych lasów, co przekuł burmistrz wielki sukces i za to można serdecznie pogratulować. Zielona to miejsce interesujące nie tylko dla turystów. O tym się głośno nie mówi, ale już na terenie naszych lasów, tutaj od strony właśnie północno-wschodniej, zaobserwowaliśmy wilki. W tej chwili na 100% przynajmniej są dwa. Wilk boi się ludzi, to nie jest żadne zagrożenie. On póki co ma sarenki, bobry, jelenie, także w tej chwili na pewno nie ludzie będą tym kąskiem łakomym. W każdym razie my obserwujemy już, że jelenie z tej części tu przechodzą bardziej na południe, tam się koncentrują. Jelenie się zbijają w chmary większe, a to świadczy o tym, że trochę się boją, bo one w pojedynkę są łakomym kąskiem, natomiast w grupie, w chmarze już się potrafią bronić.